kaczka z jabłkami to chyba najpopularniejsza potrawa z kaczki w Polsce. Ja przyrządzę ją nieco inaczej. Jabłka uduszę w winie i podam z piersią z kaczki. Piersi tradycyjnie nacinam ukośnie skórę w kratkę, tak żeby podczas smażenia tłuszcz się lepiej wytopił. Przyprawiam ją solą, pieprzem, oliwą z oliwek i dokładnie rękami nacieram. Odstawiam na pół godziny do lodówki, a po tym czasie mocno nagrzewam patelnię i układam kaczkę skórą na dół. Tak będę ją smażył około 5-6 minut. Nie używam tłuszczu, kaczka była nasączona w oliwie, a poza tym wytopi się z niej sporo pięknego kaczego tłuszczu. Obracam kaczkę piękną złocistą skórką do góry i smażę jeszcze około 2 minut. W tym czasie szybko kroję jabłka w centymetrową kostkę, a więcej przepisów możecie zobaczyć na naszej stronie www.kulinarnatv.pl. Nasza kaczka jest już przesmażona, więc przekładam ją do naczynia żaroodpornego i stawiam do piekarnika nagrzanego do 190 stopni na 5-6 minut. Na patelnię z kaczym tłuszczem deglasuję dużym kieliszkiem białego wytrawnego wina. W ten sposób odzyskuję cały smak i tłuszcz, który się wytopił z kaczki. Dodaję jabłka i duszę. A po około 3 minutach dodaję słodkie śmietanki, wszystko solę, pieprzę, posypuję też brązowym cukrem i redukuję do gęstego sosu. Upieczoną kaczkę odstawiam na kilka minut, żeby mięso odpoczęło, a soki się ze sobą związały. A jak już odpocznie, kroję ją na mniej więcej centymetrowe plastry. U góry zostawiam piękną chrupiącą skórkę, a w środku mamy soczyste, wspaniałe mięso. Tak pokrojoną wykładam na talerz i polewam naszym sosem, który jest niesamowicie smaczny i aromatyczny. Tak przygotowana kaczka to bardzo ciekawa, ekspresowa alternatywa na tradycyjną kaczkę z jabłkami. Założę się też, że lepsza. Jeżeli chcecie się o tym przekonać, to koniecznie zróbcie to w domu.